To szaleństwo, niezależnie kto co na ten temat sądzi. Maseczki to towar deficytowy. Są miasta, które rozdają je swoim mieszkańcom na własny koszt. Są osoby, które szyją je na własną rękę i ludzie, którzy szyjąc sobie, szyją i innym. Apteki zamawiają, a maseczki i tak rozchodzą się niczym świeże bułeczki. Podobnie jak rękawiczki jednorazowego użycia. Obowiązek ich noszenia pomału staje się prawdziwym wyzwaniem. W zeszłym tygodniu od działdowskiej przychodni Wawamet otrzymaliśmy fizelinę medyczną. Oczywiście z tego materiału zleciliśmy szycie maseczek ochronnych. Współpraca zapowiada się na wysokim poziomie. Nie tylko samorząd miejski włącza się w akcję propagowania noszenia maseczek poprzez ich rozdawanie. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy się włączyć jako przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w akcję dostarczenia pierwszej partii 1500 maseczek ochronnych dla służb medycznych, dla pań pielęgniarek. Są to nasi bohaterowie, którzy w tym trudnym okresie są na tej pierwszej linii walki o zdrowie i życie mieszkańców. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wziąć udział w tej akcji i sfinansować rzeczy związane właśnie z uszyciem tych maseczek. Jest grupa osób, która bezwzględnie musi być zabezpieczona. Jest to personel medyczny. W imieniu pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej chciałam bardzo serdecznie podziękować PGKiM oraz firmie Wawamet za przekazanie maseczek, które nam są niezbędne w obecnej sytuacji. Burmistrz Działdowa zauważa, że to nie jedyna grupa największego ryzyka, stąd inicjatywa. Część maseczek również zostawiliśmy dla służb, m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ może Państwo nie wiedzą, ale to właśnie pracownicy MOPS-u są w pierwszym kontakcie z osobami, które wracają za granicę i podlegają kwarantannie, nie mają gdzie odbyć tej kwarantanny. Pracownicy MOPS-u muszą przeprowadzić z tymi osobami wywiad środowiskowy i te maseczki są im bardzo potrzebne. Dla większości z nas maseczki wielokrotnego użycia wystarczą, ale dla osób na tzw. pierwszej linii frontu im ich więcej, tym bezpieczniej. Dla wszystkich.